Szanowni Państwo, mówienie o obecności ewangelicyzmu na Pogórzu w czasach XVI-wiecznej reformacji nie jest rzeczą łatwą, a to z prostego powodu. Odkąd bowiem na Pogórzu wymarli ewangelicy, tak naprawdę brakło ludzi, którzy by opiekowali się materialnymi pamiątkami po nich. Większość tych pamiątek też uległa zniszczeniu. Jednak przedstawienie czasów reformacji na tych terenach posiada niemałe znaczenie. Wszak nie zawsze pamięta się o tym, jak silne były tu prądy protestanckie. Uważam, że musimy pamiętać także, iż marginalizowanie znaczenia ruchu protestanckiego czy reformacyjnego w Polsce ogranicza zrozumienie dziejów naszego kraju w szerszej perspektywie. Skoro mówi się, że historia jest nauczycielką życia, to znajomość losów reformacji w naszym kraju daje szansę uniknięcia błędów już raz popełnionych w dziejach ojczyzny. A takich błędów niestety nie brakowało w omawianym czasie. Warto zatem ocalić od zapomnienia dokonania naszych przodków, naszych poprzedników, ucząc się przy tym czegoś nowego z ich zwycięstw i porażek. Wszystkich Państwa zainteresowanych bliżej tym tematem odsyłam do książki pod tytułem Śladami reformacji na Pogórzu Karpackim. Czym była reformacja? Jak należy na nią patrzeć? Musimy uczciwie przyznać, że Polska od swojego zarania nie była jednolita pod względem religijnym. Za panowania Mieszka I kraj nasz przyjął z Czech chrześcijaństwo w obrządku łacińskim, ale jeszcze w XVI wieku na Żmudzi były praktykowane obrzędy pogańskie. W wieku X i później, prócz rzymskich katolików, mieliśmy na ziemiach polskich wyznawców obrządku łacińskiego. Mieliśmy wyznawców religii mojżeszowej, a od XIII wieku przenikali do Polski waldensi czy też inne grupy kontestatorów religijnych. I szczególnie jednak ciekawie przedstawiały się stosunki religijno-wyznaniowe w XVI wieku, gdy od 1518 roku zaczęła szerzyć się reformacja. Czym była reformacja? Mówiąc najprościej, reformacja to ruch religijny domagający się reform w Kościele katolickim w zakresie doktryny, w zakresie organizacji i obrzędów, który zapoczątkował powstanie protestantyzmu. Reformacja jako wielki zryw ku odnowie chrześcijaństwa stała się w istocie ożywczym tchnieniem dla ówczesnej Europy u schyłku średniowiecza. Efektem jej było powstanie nowych wyznań chrześcijańskich, które organizowały się w niezależne od Rzymu kościoły protestanckie. Sama reformacja tak naprawdę zaczęła się w 1517 roku w Niemczech, kiedy to ksiądz i doktor teologii Marcin Luther wystąpił z twierdzeniem, iż na przestrzeni dziejów do religii chrześcijańskiej przeniknęło wiele nauk, praktyk, obcych duchowi Ewangelii. Ponadto, jak twierdził sam Luther, niektóre z tych nauk głoszone przez Jezusa Chrystusa i apostołów uległy deformacjom, a nawet zapomnieniu. Reformacja miała być zatem, zdaniem jej twórców, dziełem naprawy Kościoła. Chodziło wszak o jego dobro. A chrześcijaństwo ówczesne, jak uważają znawcy tego okresu, było zaniedbane i wypaczone tak pod względem nauki, jak i życia pobożnego. Ale warto byśmy pamiętali jedną podstawową rzecz, że reformacja nie tworzyła nowych zasad wiary, ale raczej przywracała biblijne nauki porzucone przed wiekami. Zresztą współcześni uczeni katolicy potwierdzają fakt, że stan Kościoła rzymskiego w XVI wieku wymagał poważnej reformy i odnowy. Pozwolę sobie zacytować wypowiedź znanego historyka, księdza Bolesława Kumora z publikacji pod tytułem Historia Kościoła. Otóż autor ten pisze tak. Na porządku dziennym był nepotyzm,
kumulacja urzędów i godności kościelnych, symonia i sprowadzanie większości spraw życia kościelnego na płaszczyznę prawa i pieniądza. W opinii publicznej przyznawano, że duchowieństwo nie stoi na odpowiednim poziomie moralnym i intelektualnym. Świadomość potrzeby reform była powszechna i domagała się zasadniczych zmian personalnych i instytucjonalnych. Tyle historycy katoliccy. Ale warto, abyśmy zwrócili uwagę na podstawowe zasady reformacji. Te zasady można streścić w kilku zdaniach. Po pierwsze, założenia protestantyzmu sprowadzały się do zasady numer jeden. Tylko Pismo Święte. A zwrot ten oznacza, że Kościół swoje nauki i zasady życia winien opierać wyłącznie na Biblii i że tradycja kościelna nie ma znaczenia normatywnego. Po drugie, tylko łaska. Czyli, że zbawienie jest wolne od ludzkich czynów, zabiegów i starań, a oparte jedynie na Bożym miłosierdziu. I wreszcie trzecia zasada. Tylko wiara. To znaczy, że człowiek zostaje zbawiony na podstawie wiary w zbawcze zasługi Jezusa, a nie przez dobre uczynki, które są tylko owocem przyjęcia zbawienia. I wreszcie tylko Chrystus. A to oznacza, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem oraz jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I że nie ma innych pośredników, ani w niebie, ani na ziemi. Słów kilka o reformacji w Polsce. Reformacja w Polsce i jej tezy trafiły do naszego kraju dość wcześnie. I rzeczywiście, trafiły też na podatny grunt. Zyskały sobie wielu zwolenników na terenie całej Rzeczypospolitej. Polska młodzież szlachecka wracająca ze studiów w zagranicznych uczelniach była w jakiejś mierze zapoznana z nowymi prądami religijnymi. O odważnym mnichu Lutrze i jego wystąpieniu przeciw nadużyciom kościoła rzymskiego opowiadali także wędrujący po Polsce rzemieślnicy, kupcy, no i księgarze niemieccy. Mimo opozycji, z jaką reformacja spotkała się w Polsce, stała się ona silnym ruchem za czasów panowania króla Zygmunta Augusta. W Polsce, z tego co wiemy z historii, najbardziej przyjął się kalwinizm, to znaczy ruch ewangelicko-reformowany pochodzący od innego reformatora, Jana Kalwina. I ruch ten stał się wyznaniem liczniejszym od luteranizmu. Dorobek kulturowy reformacji był znaczący i wymaga odrębnego omówienia. Tak, słucham. Witam panie profesorze. Jest pan znawcą dziejów reformacji polskiej, a szczególnie XVI-wiecznego kalwinizmu. Proszę nam powiedzieć, czym był ten nurt wyznaniowy. Najkrócej mówiąc, XVI-wieczny kalwinizm był nawiązaniem i kontynuacją niektórych średniowiecznych jeszcze ruchów naprawy kościoła, mianowicie waldensów i husytów. W Polsce ostatniego wykrytego husytę spalono w 1499 roku, na sam koniec XV wieku. Lecz pamięć o naukach Husa trwała w ukryciu i w sprzyjających warunkach odżyła u nas około 1530 roku. Ten rodzaj reformacji, który do Polski przyszedł nieco później, czy ujawnił się nieco później niż luteranizm, narodził się w kantonach szwajcarskich i potocznie nazywany jest u nas kalwinizmem. Jednak poprawna współczesna nazwa polska to wyznanie ewangelicko-reformowane. To wyznanie posiada wyraźnie charakter Kościoła. Nie jest więc tylko jakimś nurtem teologicznym w chrześcijaństwie i reformacji. Warto zwrócić uwagę na pewne cechy charakterystyczne
dawnego i współczesnego ewangelicyzmu reformowanego. Otóż wyznanie ewangelicko-reformowane w odróżnieniu od innych kościołów ewangelickich tamtego okresu dawało prawo swoim wiernym do kierowania kościołem i brania za niego odpowiedzialności. Składało się na to głównie prawo wybierania funkcjonariuszy kościelnych, nie? To znaczy superintendentów, czyli biskupów, proboszczów, kaznodziejów, diakonów, nauczycieli religii oraz kontrola dochodów i wydatków kościelnych. Kościołem reformowanym w Małopolsce zarządzały synody, czyli zgromadzenia odbywane co najmniej raz w roku, a wówczas nawet po kilka razy w roku, złożone z pastorów i delegatów wyznawców świeckich z poszczególnych zborów, czyli kościołów lokalnych. Wyjaśniam, że ewangelickich budynków kościelnych nie należy nazywać zborami, choć taka błędna praktyka u nas jest częsta, lecz po prostu kościołami. Zbór to zgromadzenie, zbiór ludzi, zebranie wyznawców z terenu danej parafii. Ponadto ewangelicy zreformowany uznawał zbędność stawiania ogromnych kościołów, wyposażania ich w ozdobne wota, klejnoty, czy też w kosztowne naczynia i szaty liturgiczne. Realizowany był postulat taniego kościoła. Należy też dodać, że wyznanie reformowane w Szkocji, Anglii i w innych krajach, gdzie mówi się po angielsku, nazywa się tam prezbiterianizmem. W Niemczech i w Polsce luteranie przezwali je kalwinickim, a od luteranów przejęli to przezwisko katolicy. We Francji natomiast przyjęło ono nazwę wyznanie hugenockie lub hugonockie, ponieważ oprócz teologicznej myśli Francuza Jana Kalwina zawiera, jak mówiłem na początku, dziedzictwo średniowiecznych waldensów i husytów, a także nauczanie Ulricha Zwinglego, Szwajcara działającego w Zurychu nieco wcześniej od Kalwina. Przejdźmy w takim razie do kolejnego pytania. Co wyróżniało ewangelicyzm reformowany na tle pozostałych nurtów protestantyzmu? Tych różnic, które świadczyły o jego odmienności, było sporo, ale ograniczę się do paru najważniejszych. Reformowany ewangelicyzm wyróżniał i nadal wyróżnia pewnego rodzaju krytycyzm wobec duchowieństwa, wobec zawodowych funkcjonariuszy kościelnych, także we własnym kościele, nie tylko w kościele katolickim czy. Problem wiecznego zbawienia lub potępienia był i jest dla ludzi tego wyznania tak ważny, że nie pozostawiają tych kwestii wyłącznie zawodowcom. Dlatego mówi się nieraz nawet o naszym antyklerykalizmie. To zapewne dziwnie brzmi, kościół antyklerykalny. Może nawet szokująco w uszach ludzi spoza tego kościoła. Określenie to nie jest jednak tak bardzo paradoksalne, jak mogłoby się wydawać. Nie tylko u katolików i luteranów, ale także u radykalnych pod względem poglądów teologicznych braci polskich, czyli antytrynitarzy, zawodowi kaznodzieje, często zresztą wywodzący się wtedy w XVI wieku z byłych księży katolickich, stali ponad ogółem wiernych, czyli ponad tak zwanym laikatem. W wyznaniu reformowanym w ogóle nie uznaje się istnienia laików ani niekompetentnego laikatu. Przeciwnie, na podstawie Nowego Testamentu podkreśla się powszechne kapłaństwo wiernych. Druga różnica ważna to ikonoklazm,
czyli sprzeciw wobec umieszczania figur, podobieństw wizualnych, rzeźbionych czy malowanych w miejscach modlitwy i zanoszenia przed nimi próśb modlitewnych. Wynika to z posłuszeństwa drugiemu przykazaniu dekalogu: nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnego innego podobieństwa i tak dalej. Długie to przykazanie jest. Podczas gdy katolicy i luteranie ze swoich katechizmów to przykazanie Boże po prostu usunęli po cichu, a ostatnie dziesiąte podzielili na dwa, aby się ogólna liczba 10 zgadzała dla nieświadomych tej manipulacji ich wyznawców. Panie profesorze, proszę nam powiedzieć, jaki był największy wkład wyznania ewangelicko-reformowanego w życie kulturowe, religijne i społeczne Małopolski i Pogórza. Do wyznania reformowanego w XVI wieku należeli najbardziej aktywni i wybijający się w debatach sejmowych posłowie i politycy pochodzący z Małopolski. Oni zabiegali na sejmach o demokratyzację rządów Rzeczypospolitej. Stąd także pochodzili pisarze, jak znany Mikołaj Rej, ale także zapomniany po trosze Andrzej Trzecieski i inni kompozytorzy, jak Mikołaj Gomułka. W małopolskim Pińczowie w roku 1550 odbyło się pierwsze w Polsce nabożeństwo w porządku ewangelicko-reformowanym. Tutaj też w latach 1558-1562 pracował zespół tłumaczy Biblii z języków oryginalnych na język polski, tak zwanej Biblii Pińczowskiej, czy Biblii Brzeskiej inaczej. Katolicy na podobny przekład, to znaczy z języków oryginalnych, nie z łaciny, ale z hebrajskiego i z greckiego, zdobyli się dopiero pod koniec XX wieku, wydając tak zwaną Biblię Tysiąclecia. Tu także, to znaczy w Małopolsce, powstawały jedne z pierwszych u nas gimnazjów humanistycznych, a małopolskie drukarnie wydawały książki o treści reformacyjnej. Wspólna granica z Węgrami, jaka wówczas istniała, o Słowacji jeszcze naturalnie nikt wtedy nie słyszał, ułatwiała współpracę reformowanych Małopolan i Węgrów. A trzeba wiedzieć, że jeszcze teraz co piąty Węgier jest wyznania ewangelicko-reformowanego. W XVI wieku było ono wyznaniem przynajmniej połowy Węgrów. Takie miejscowości jak Dukla, Piecz, Krosno, Sanok były ważnymi miejscami wymiany handlowej pomiędzy Węgrami a Małopolską. Dziękujemy panu profesorowi za rozmowę. I ja dziękuję. Ale warto wspomnieć, że już w 1563 roku ewangelicy polscy przełożyli na język narodowy ten oto przekład Pisma Świętego, zwany Biblią Brzeską. Ukazał się on nakładem księcia Mikołaja Radziwiła Czarnego. Było to wielkie osiągnięcie ewangelików polskich. W każdym razie nie tylko Europa, ale cała Polska odczuła pozytywne skutki reformacji, bez której trudno byłoby mówić o złotym wieku, jaki przeżywał nasz kraj w XVI stuleciu. XVI wiek spotkał się z językiem polskim w stanie chaosu. To był, powszechnie używano języka łacińskiego. I teraz, żeby przedstawić reformacja swoje idee, swoją naukę opartą wyłącznie na Piśmie Świętym, no żeby to przedstawić i żeby to opracować,
żeby Biblię wydawać w języku takim, którym ludzie powszechnie mogliby czytać, trzeba było dosłownie stworzyć dopiero język polski. Język polski był w chaosie, 22 zgłosek, no a żeby wyrazić treść, to trzeba było przynajmniej 36. I to jest dziełem niektórych zwolenników, przywódców reformacji, którzy faktycznie stworzyli język polski. Dlaczego go stworzyli? No przede wszystkim dlatego, że chcieli swoje idee przekazać nie tylko dla wąskiej grupy ludzi, którzy znali język łaciński, ale aby powszechnie mogło to być znane, rozumiane, czytane i dlatego też wydawali literaturę, stworzyli najpierw język, a potem w tym języku wydawali literaturę. A nawet wtedy, kiedy reformacja stawała się coraz głośniejsza, strona przeciwna sprzeciwiała się tym ideom, no to żeby przedstawić te idee, a strona przeciwna w tym wypadku rzymskokatolicka, żeby mogła się bronić, też w sposób zrozumiały, więc język polski stawał się coraz bardziej giętki, doskonały. Nawet do tego stopnia możemy podkreślić, że ten okres reformacji to przede wszystkim lata 1550-1573, panowanie, warto podkreślić, króla Zygmunta Augusta i jest z wielkim uznaniem, możemy powiedzieć, że on działając pod wpływem reformacji przemawiał w Sejmie językiem polskim i to doskonałym językiem polskim. Następnie korespondencję prowadził w tym języku. Wielcy, wybitni przedstawiciele, a większość wtedy zwolenników reformacji była w Sejmie, też przemawiali tym językiem. I to było to wielkie dzieło, stworzenie języka narodowego, sprawnego, literackiego. I to jest dziełem reformacji. Jeszcze warto podkreślić, że reformacja stworzyła czy powołała do istnienia także szkoły. Nawet była taka zasada, że tam, gdzie zbór, czyli ten protestancki zbór, protestancki kościół, tam ma być szkoła. Zakładano szkoły, w których była pełna tolerancja, w których podkreślano, że nieważne jest, jaką ktoś ma religię, ale przede wszystkim, jakim jest człowiekiem. Co więcej, w pewnym momencie w tej szkole było około 1000 studentów, również z zagranicy przybywali, aby uczyć się. Nauka prowadzona była w języku narodowym, polskim, jak również warto podkreślić, że pełna tolerancja w tej szkole była. Trzeba ze smutkiem powiedzieć, że w wieku XVII, szczególnie po decyzji, po ślubach maryjnych częstochowskich, na mocy tych ślubów w roku 1658 niestety wydano haniebną decyzję o banicji Arian. Najlepszych synów polskich wypędzono z Polski. Zyskała Europa, zwłaszcza Europa Zachodnia, a straciła Polska. W dobie stanisławowskiej próbowano przywrócić te wartości, które stworzyła reformacja, ale niestety było już za późno. Był to schyłek Polski, kultury polskiej i warto podkreślić jako wynik tego, no niestety
przyszedł rok 1795, w którym Polska straciła na okres 123 lata, straciła niepodległość i słusznie wybitny profesor Aleksander Krawczuk powiedział, że największą tragedią Polski było to, że upadła, nie zwyciężyła reformacji. I dlatego musimy tej lekcji nie zapomnieć dzisiaj. Powiedzmy kilka słów o reformacji w Małopolsce. A to z tego powodu, że Małopolska jako historyczna dzielnica naszego kraju obejmowała w XVI wieku kilka dawnych województw: krakowskie, sandomierskie, lubelskie i ruskie, wraz z ziemią chełmską. Na tych terenach przeważał szlachecki nurt reformacji w przeciwieństwie do mieszczańskiego, o wiele słabszego. Już po roku 1550 kalwinizm robił tak ogromne postępy wśród szlachty małopolskiej, że stał się wyznaniem około 20-25% rodów szlacheckich. Głównym patronem kalwinów w Małopolsce stał się Mikołaj Oleśnicki z Pińczowa. Powstanie też szkolnictwa ewangelickiego było znaczącym osiągnięciem kalwinizmu małopolskiego na gruncie oświaty i kultury, wspominają historycy. Zresztą takie gimnazje jak Szczepanowice, Włodawa, Pińczów, Bełżyce, Chmielnik czy też Kraków należały do czołowych ośrodków ewangelicyzmu. Właśnie te ośrodki wychowywały młodzież w duchu reformacyjnym i przygotowywały przyszłych kaznodziejów. Dlatego też reformacja stawiała na edukację, bo analfabetyzm był niemile widziany, a wręcz niespotykany wśród ewangelików. Należy również wspomnieć, że w Małopolsce do wpływowych rodów szlacheckich, związanych lub sympatyzujących z reformacją, należeli m.in. Osolińscy, Zebrzydowscy, Jazłowieccy, Firlejowie, Zborowscy, Oleśniccy, Drohojewscy, Koniecpolscy, Stadniccy, Potoccy, Fredrowie, Szafrańcowie, Sieniawscy, o których jeszcze wspomnimy, Tarnowscy, Żółkiewscy i wiele, wiele innych. To również tu, w Małopolsce, w umysłach światłych ludzi, nierzadko związanych z reformacją, powstawały postępowe idee i programy naprawy państwa polskiego. Twórcami tych idei byli mężowie stanu, duchowni, uczeni, twórcy kultury. I właśnie wiele z tych postaci to indywidualności wyjątkowe. Warto wspomnieć także ewangelika Jana Firleja, wojewodę krakowskiego i marszałka wielkiego koronnego, który wspierał teorię reform społeczno-politycznych. Walentego Dębińskiego, kanclerza wielkiego koronnego, Jana Zborowskiego, gorliwego luteranina, kandydata do korony królewskiej. Ale swoiste i ważne miejsce w historii polskiej reformacji zajęli Arianie. Na Pogórzu należał do nich w młodości podstarości biecki Wacław Potocki, znany barokowy poeta, epik i moralista, którego doczesne szczątki spoczywają w miejscowości Biecz, leżącej obok Jasła. Tą długą listę postaci związanych z Małopolską szczególnie przedstawia wspomniana już książka pod tytułem Śladami reformacji na Pogórzu Karpackim, do której odsyłam szanownego czytelnika. Małopolska, a w tym także Pogórze Karpackie, była przez pewien czas silnym ośrodkiem kalwinizmu polskiego, który promieniował na inne regiony korony. I nie powinno na nas to dziwić, dlatego że pod koniec XVI wieku istniało tu około 260 zborów, czyli placówek, parafii kalwińskich i aż około 52 zbory ariańskie, które skupiały kwiat ówczesnej inteligencji protestanckiej. Ale powiedzmy coś o reformacji na Pogórzu Karpackim. Otóż Pogórze Karpackie w XVI wieku było częścią dawnej Małopolski. Pogórze jest najdalej na północ wysuniętą częścią Karpat Zachodnich. I właśnie tu, na obszarach Pogórza, znajdowały się liczne zbory luterańskie, kalwińskie i ariańskie. Sami ewangelicy mieli swoje skupiska w takich miejscowościach jak Czudec, Choczwia, Nowotaniec
Odrzechowa, Dubiecko, Bachurzec, Pielnia, Baranów, Dylongowa, Jodłówka, Łańcut, Jaćmierz, Strzyżów, Książnica, Rzemień i inne. Może słów kilka o samym Czutcu. Otóż kto z Państwa był w Czutcu, wie, że miejscowość ta otoczona malowniczymi, zalesionymi wzgórzami leży nad Wisłokiem. I miejscowość ta była siedzibą dużej parafii. Prądy reformacyjne na te tereny dotarły najprawdopodobniej od strony niedalekiego Łańcuta, gdzie znajdowała się szkoła ministrów, czyli kaznodziejów kalwińskich. W Czutcu zachowała się też pewna pamiątka z czasów przesileń reformacyjnych. Mam tu na myśli gotycki dzwon, który do dzisiaj jest obecny w kościele czudeckim. Na dzwonie tym widnieje łaciński napis o treści w języku polskim. Jezu, Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami. Stanisław Fickowicz, pleban czudecki, po uwolnieniu kościołów od zarazy heretyckiej w roku pańskim 1600. A obok wyryte inicjały NS, które z pewnością oznaczają z języka łacińskiego skrót. Nikolaus, czyli Mikołaj Strzyżowski. Według opinii historyków dzwon ten został ufundowany przez Mikołaja i Samuela Strzyżowskich, właścicieli Czutca, jako wotum, a więc dar, z powodu powrotu do kościoła katolickiego tejże rodziny i całej parafii. Ale warto tutaj przy okazji, skoro już mówimy o Łańcucie, powiedzieć słów kilka o tym mieście. Łańcut, miasto leżące niegdyś w województwie ruskim, w ziemi przemyskiej oczywiście, przez 200 lat było w rękach znacznego rodu Pileckich. I w ich czasach pojawił się w Łańcucie protestantyzm. Krzysztof Pilecki, syn Stanisława, należał do pionierów ruchu reformacyjnego na terenie ziemi przemyskiej. I on to właśnie w 1548 roku, wiedziony sympatią do ewangelicyzmu, wprowadził w tutejszym kościele parafialnym obrządek protestancki. Na wieść o tym biskup Jan Dziaduski, który da się poznać jeszcze wielokrotnie w historii reformacji na Pogórzu Karpackim, posłał Pileckiemu upomnienie, aby ten zaprzestał nadużyć i stawił się przed sądem w Brzozowie w celu wytłumaczenia się z zarzucanych mu czynów. Pilecki odmówił przybycia, a także odmówił zaniechania praktyk, które stosował. A to wkrótce wywołało reakcję biskupa, który w rok później ekskomunikował go, a na Łańcut nałożył interdykt. W całym mieście zabroniono odprawiania wszelkich nabożeństw, sprawowania innych czynności religijnych. Ale w rzeczywistości działanie biskupa tak naprawdę miało złamać Pileckiego i zastraszyć podległych mu wiernych. Rzecz ciekawa, o której warto powiedzieć. Otóż za czasów Stanisława Stadnickiego, kolejnego właściciela miasta, istniała w Łańcucie szkoła kaznodziejów ewangelickich. Obok takich ośrodków jak Pińczów, Szczepanowice czy Dubiecko stanowiła jeden z ośrodków czy też bastionów zaplecza edukacyjnego protestantyzmu w Małopolsce. Przypuszcza się nawet, że szkoła w Łańcucie posiadała początkowo charakter elementarny, nie wykraczała swym zasięgiem poza samo miasto. Pod koniec życia Stanisława Stadnickiego zakon dominikanów odzyskał swoje posiadłości. A niedługo po tym, jak nowy katolicki dziedzic Łańcuta, Stanisław Lubomirski, usunął kaznodziejów protestanckich, kościół parafialny został przywrócony katolikom, a także ufundowano dla nich kolegium misjonarzy. Sam zbór kalwiński jednak istniał nieco dłużej, bo aż do roku 1629. No, jak widać z tego, Łańcut przez około 80 lat był jednym z ważniejszych ośrodków kalwinizmu w Małopolsce, skąd reformacyjne idee promieniowały na inne regiony Pogórza Karpackiego. A teraz słów kilka o Dubiecku i szkolnictwie protestanckim. Dubiecko jest małą wsią leżącą nad Sanem w pobliżu Przemyśla. Tutaj urodził się Ignacy Krasicki,
a w latach dziecięcych mieszkał Aleksander Fredro. I miasto to stanowiło na Pogórzu drugi ośrodek po Łańcucie, skąd prądy reformacyjne rozchodziły się po Rusi. Rodem, który wywarł duży wpływ na historię Dubiecka, byli stadnicy, pieczętujący się herbem Szreniawa. Mikołaj Stadnicki w końcu XV wieku był wojewodą bełskim. Jeden z jego synów, Stanisław, należał do posiadaczy Dubiecka. Syn tegoż Stanisława, Stanisław Mateusz Stadnicki, z kolei zasłynął chyba najbardziej w tym rodzie. Z jednej strony dbał o rozwój gospodarczy miasta, a z drugiej wykazał się niezwykłą odwagą w szerzeniu protestantyzmu na terenie Dubiecka i okolicznych miejscowości. Źródła podają, że to właśnie Stadnicki około 1550 roku przeszedł na luteranizm, a z Dubiecka postanowił uczynić główne ognisko ruchu reformacyjnego w diecezji przemyskiej. Ale to, co najbardziej wyróżniało Dubiecko w rodzinie ośrodków protestanckich w Małopolsce, to założona tam szkoła ewangelicka. Szkoła ta liczyła w swoim najlepszym okresie prawie 300 uczniów. Miała charakter średniej szkoły humanistycznej i była przedłużeniem czy też odrodzeniem w nowej szacie szkoły pińczowskiej. Szkoła zapewniała teologiczne, ale także gramatyczno-retoryczne wykształcenie. Kiedy w roku 1563 umiera Stanisław Mateusz Stadnicki, właściciel Dubiecka, o którym mówimy, pozostawia 5 synów. Wszyscy oni, z wyjątkiem jednego, powrócili do katolicyzmu. Oznaczało to, że impet ruchu reformacyjnego w Dubiecku wyraźnie osłabł. Działający tu zbór ewangelicki istniał jeszcze przez kilkanaście lat. Z Dubiecka niedaleko do Krosna. W Krośnie, o którym chciałbym powiedzieć słów kilka, w XVI stuleciu mieszkało około 6 tysięcy mieszkańców. Pomiędzy XVI a połową XVII wieku Krosno przeżywało złoty okres swojego rozwoju. I to do tego stopnia, że nadano mu przydomek Małego Krakowa. Oczywiście duży i bardzo korzystny wpływ na życie kulturalne, życie umysłowe krośnieńskich mieszczan wywarły wówczas nowe prądy religijne. Początkowo w Krośnie najsilniej rozwijał się luteranizm, począwszy od roku około 1530. Jednym z pierwszych kalwinistów krośnieńskich był Hieronim Stano, rajca miejski, a następnie dziedzic Nowotańca. Wiemy o nim, że brał udział w licznych synodach i zjazdach kalwińskich. Do dzisiaj możemy oglądać jego renesansową kamienicę, która znajduje się na rynku Krosna. Ale warto powiedzieć również o tym, że reformacyjna nawałnica nie ominęła krośnieńskiego klasztoru ojców franciszkanów. Około roku 1554 franciszkanie zrzucili habity i przyjmowali ewangelicyzm, szerząc go między ludem. Na czele tej grupy stał Franciszek Lismanin, prowincjał franciszkanów na okręg Małopolski i Rusi. Do upadku idei reformacyjnych w Krośnie przyczynili się jednak jezuici. Sprowadził ich do Krosna w 1614 roku podkomorzy sanocki Piotr Bal. Cóż, no, jezuici podjęli walkę o odciągnięcie od reformacji i protektorów i przyczynili się bezpośrednio do jej upadku w Krośnie. Z kolei reformacja zataczała swoje dalsze kręgi i tak trafiła do Rymanowa. Rymanów położony jest około 16 kilometrów na południowy wschód od Krosna. W drugiej połowie XVI wieku powstał tu potężny ośrodek reformacji. Od XV wieku dobra rymanowskie stanowiły własność rodu Sienieńskich, herbu Dębno. Ród ten był przejęty ideami reformacyjnymi. Zaczął wspierać kalwinizm, a następnie arianizm. Szczególnie zasłużył się tutaj dziedzic Rymanowa i dziedzic Iwonicza Zbigniew Sienieński. Sienieński był znaną i cenioną postacią nawet na dworze królewskim.
Otóż w latach 1530-1544 przebywał na dworze Zygmunta I Starego. A Mikołaj Rej chwalił go w Zwierzyńcu, czyli w swoich epigramatach, w swoich utworach poetyckich za dowcip, rozsądek i dzielność. Reformacyjne wrzenie osiągnęło swój punkt kulminacyjny wraz z zajęciem przez ewangelików kościoła parafialnego świętego Wawrzyńca. Stało się to w roku 1565. Warto wiedzieć, że tamtejszy kościół parafialny znajdował się w rękach kalwinistów, a później arian przez 22 lata. Czynna też tu była drukarnia ariańska. Sama parafia rymanowska objęta była prądami reformacyjnymi przez około 50 lat. Jednak tak szybkie wygaśnięcie idei reformacyjnych w mieście było spowodowane zmianą właścicieli. Nowym dziedzicem został katolik Marcin Stadnicki, zaś ród sienieńskich przestał patronować zborowi. Cenną pamiątką po tamtych czasach ze względu na wartość artystyczną znajdujący się w kościele rymanowskim piętrowy nagrobek z marmuru z rzeźbami z alabastru przedstawiający ariańską rodzinę Jana Sienieńskiego, syna Zbigniewa oraz jego żonę Zofię. Polecam to miejsce, jest ono warte odwiedzenia. Koniecznie należy wspomnieć również o Kobylanach. Wieś ta ma barwną historię, dlatego że przez blisko 200 lat szerzył się tutaj kalwinizm i czynił on z Kobylan najdłużej istniejący ośrodek reformacji na ziemi krośnieńskiej. Pod wpływ kalwinizmu Kobylany dostały się już w latach 50. XVI wieku. Założenie zboru we wsi datuje się około na rok 1559, gdy Andrzej Bzicki, kasztelan chełmski, gorliwy szermierz kalwinizmu, przejął kościoły w Kobylanach i w pobliskich makowiskach. Gdy około roku 1590 Kobylany przeszły na własność kalwinisty Wojciecha Męcińskiego, kalwinizm zyskał we wsi na długie lata potężnych protektorów. Ród kalwinistów męcińskich aż do początku XVIII wieku troszczył się o zbór. Kiedy jednak nienawiść do ewangelików wzmogła się po potopie szwedzkim, to ofiarą fanatyzmu religijnego padł m.in. zbór kalwiński w Kobylanach. Ale sam zbór kalwiński upadł po roku 1720, gdy wygasła kalwińska linia Pilawitów Potockich. Kolejni właściciele wsi byli już katolikami. Nie sposób nie wspomnieć również o Iwoniczu. Otóż w latach 1520-1613 właścicielem wsi był ród sienieńskich, Herbu Dębno, którego przedstawiciele wyznawali kalwinizm, a następnie arianizm. W tym czasie obok Kobylan, Rymanowa, Odrzechowej i Pielni Iwonicz stał się znaczącym ośrodkiem reformacji w tym regionie. Zbigniew Sienieński, właściciel Rymanowa, o którym wspomniałem wcześniej, szerzył swoje nowe poglądy religijne w sposób gwałtowny. Porzuconej na niego ekskomunice zagarnął plebańskie grunty i kościoły w Rymanowie, w Klimkówce, a także w Głębokiem. Inna postać to Jakub Sienieński, wielki protektor arianizmu i założyciel słynnej Akademii Rakowskiej. To on, warto wiedzieć, wybudował pod koniec XVI wieku zbór w Iwoniczu. I ta istniejąca do dzisiaj budowla była miejscem kultu tutejszych arian. Ale również, co jest bardzo ciekawe, wchodziła w kompleks fortyfikacji obronnych miasta. Ten budynek polecam zobaczyć, warto go zobaczyć, dlatego że był on częścią fortyfikacji, jak wspomniałem, fortyfikacji obronnej miasta, ale też był miejscem, gdzie gromadzili się arianie, gdzie praktykowali własny kult religijny, gdzie chronili się też przed napadami akatolików. Na południowej fasadzie tego budynku widnieje zegar słoneczny z ariańskim motto w języku łacińskim, które w języku polskim brzmi: wiem, w com uwierzył. To znane motto arianizmu.
Na szerzenie się reformacji w Iwioniczu nie pozwolili jednak kolejni właściciele wsi, Bobolowie. Z tego rodu, warto wiedzieć, pochodzi znany w Polsce jezuita Andrzej Bobola. I to właśnie Bobolowie przyczynili się m.in. do budowy kolegium jezuickiego w Krośnie. Naczelnym hasłem jezuitów, jak pamiętamy, była walka z reformacją. To tyle, jeśli chodzi o najważniejsze ośrodki reformacji na Pogórzu Karpackim. Ale nie sposób tego tematu jakby zamknąć bez powiedzenia kilku słów o przyczynach upadku reformacji w samej Rzeczypospolitej. I oczywiście w tym także w Małopolsce. Na to złożyła się ogólnie panująca sytuacja w naszym kraju. Potężny ruch kontrreformacyjny, który stworzony został przez stronę katolicką, wytężał wszelkie siły, by powstrzymać rozwój ewangelicyzmu. Stąd też postępy reformacji w Polsce zostały zahamowane już w latach 70. XVI wieku. Ta dziejowa szansa na zwycięstwo protestantyzmu w Polsce, można rzec, że minęła bezpowrotnie. Polska znów powróciła na pewien czas na drogę nietolerancji, co niestety fatalnie odbiło się na jej dalszych losach. Stereotyp Polak to katolik, a protestant to Niemiec od tamtego czasu należał do niezwykle popularnych mitów historycznych. I na nim też w dużym stopniu budowano propagandę antyreformacyjną. Jednak przełomowe znaczenie dla upadku reformacji w tym rejonie miało założenie zakonu jezuitów w Krakowie w 1573 roku, potem w Jarosławiu i wreszcie w Lublinie. W tym też czasie sami chłopi przestali pomnażać szeregi różnowierców, a niektórzy wręcz powracać do katolicyzmu. Ale warto pamiętać o tym, że protestantyzm, a jeszcze bardziej arianizm, był religią wymagającą wyższego poziomu umysłowego niż tradycyjny katolicyzm, by odczuwać atrakcyjność wyznaniową reformacji. Trzeba było, jeśli już nie tylko umieć czytać Biblię, to przynajmniej być zdolnym do słuchania roztrząsań na jej tle i uczestnictwa w samorządzie zborowym. A olbrzymia większość chłopów małopolskich nie była do takich zadań przygotowana. Pociągała ich bardziej ta sama od wieków, pełna obrazów, kolorów, tonów, teatralności, widowiskowości, tradycyjna forma religii. Ta forma, no niestety, zwyciężyła. A Kościół katolicki z naciskiem podtrzymywał twierdzenie, że reformacja jest zjawiskiem importowanym, że to wygnańcy, którzy zbuntowali się przeciwko Kościołowi i panującym porządkom społecznym. Mówiąc jeszcze o różnych przyczynach upadku reformacji w Małopolsce, nie sposób nie wspomnieć też o materialnych utrudnieniach, z jakimi spotykała się reformacja. Wraz z ciągłym postępem kontrreformacji lawinowo wzrastały obciążenia finansowe na rzecz utrzymania zborów, jego duchownych, nauczycieli czy też słuchaczy, ale także niekorzystne ustawodawstwo antyewangelickie w postaci zakazu tworzenia zapisów testamentowych, zakazu budowania nowych zborów. To wszystko hamowało postęp reformacji. I wreszcie impet kontrreformacji przyniósł oczekiwane owoce. W roku 1620 protestanci małopolscy posiadali mniej niż połowę obiektów sakralnych w stosunku do stanu sprzed 50 lat. W połowie wieku XVII natomiast zaledwie 1/5 tego, co posiadali wcześniej. 1/5 tego, co posiadali wcześniej. Jedynie Arianie utrzymywali dość długo w różnych stronach Małopolski swoje zbory, swoje placówki. Za rządów saskich po potopie pozostały w Małopolsce zaledwie nikłe ślady reformacji w postaci 10 zborów kalwińskich. Cokolwiek możemy powiedzieć o reformacji w ogóle, to na pewno to, że dokonała ona, po pierwsze, pogłębienia religijności narodów. W przeciwieństwie do religijności średniowiecznej, protestantyzm wykształcił pobożność indywidualną, praktyczną, opartą na rozumnej wierze oraz znajomości Pisma Świętego.
Dlatego kraje, które przyjęły reformację, jak pokazała historia zresztą, szybko weszły na wyższy poziom rozwoju i też poczęły przodować w Europie. Ponadto warto, abyśmy pamiętali, że ewangelicy zerwali, czy też sama reformacja, zerwali ze średniowiecznym kultem ubóstwa. Ubóstwo przestało być cnotą, a człowiek bogaty zyskał opinię zdolnego i przedsiębiorczego. Ewangelicy podnieśli kwestię również wolności sumienia, czegoś, za co człowiek sam odpowiada, i podkreślali też kwestię swobody decydowania o własnym światopoglądzie. Natomiast protestanckie zrozumienie kwestii powołania człowieka do czynienia świata lepszym wykreowało nową etykę pracy, która afirmowała pracowitość i gospodarność. Nie należy też zapominać, że protestantyzm wzmógł popyt na wiedzę. Ten wzrost zainteresowania wiedzą przełożył się później w Polsce na rozbudzenie pisarstwa z zakresu reform politycznych czy też reform gospodarczych. Podsumujmy tę kwestię zatem. Załamanie się reformacji ruchu, czy też samego ruchu reformacyjnego w Polsce, zdaniem niektórych historyków, pozbawiło ją na wiele lat szans na dalszy rozwój gospodarczy i kulturalny. Kiedy zgnieciony został ruch reformacyjny, przez około 200 lat wychowywano Polaków w duchu ciasnoty wyznaniowej. W kraju zaczęła panować anarchia, a już w pierwszej połowie XVIII wieku Polska stała się krajem ciemnoty umysłowej i opilstwa. Następstwem między innymi takiego stanu była też tragedia rozbiorów. Warto zatem przypominać dokonania naszych poprzedników, czerpiąc z doświadczenia i najlepszych przykładów polskiej reformacji. Warto pamiętać, że właśnie tu, w Małopolsce, w umysłach ludzi światłych, związanych z reformacją, powstawały postępowe idee i programy naprawy państwa polskiego. Stąd też ewangelicy mają tu swoje miejsce i prawo do własnej historii, jaką tworzą od blisko 500 lat. Ale przede wszystkim należy też przypominać, że wszyscy tworzymy skarbiec narodowej kultury. Niezależnie od wyznania, narodowości, przekonań politycznych. No i musimy też pamiętać, że wszyscy możemy nauczyć się czegoś nowego ze zwycięstw i porażek minionych pokoleń, a w tym również ze zwycięstw i porażek polskiej reformacji. Dziękuję bardzo.